Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale już w roku 2022. Mam nadzieję, że był udany Sylwester i że nowy rok będzie również szczęśliwy, piękny, zdrowy. Tego Wam życzę, jak również życzę Wam, żeby Wam się spełniły wszystkie marzenia, jakie sobie tam wymarzycie w tym roku. A więc wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Oczywiście tym razem też się zastanawiałam, co Wam fajnego ugotować na to danie takie noworoczne. Prosiliście o więcej dań niemieckich, a więc tym razem pokażę Wam danie niemieckie, można powiedzieć, ponieważ w Polsce tego dania nie robiłam, nie jadłam, ale z takich produktów, które otrzymamy również w Polsce. Przynajmniej mam nadzieję, że takie coś dostaniecie. A więc to danie składa się z takiego schabu wędzonego. Myślę, że Polonia zagraniczna, czy w Niemczech, czy gdzieś w podobnych krajach możecie sobie znaleźć taki kassler, to się nazywa. Nie wiem, możliwe, że w Polsce coś takiego też jest. Wędzony schab. Na tym schabie wtedy kładziemy sobie takie placki ziemniaczane rosti. I te rosti kupujemy również, mrożone. I lekko odmrażamy i kładziemy po prostu sobie na ten schab. I tak one już wyglądają. One są już jakby usmażone i zamrożone. A więc nie ma problemu, żebyście sobie również zrobili w domu sami, dzień wcześniej, takie rosti i przechowali. Ale proszę zobaczyć, one są grube. I wtedy, jeżeli sami robicie, to róbcie sobie okrągłe placki, takie grubsze. I obsmażcie ładnie na rumiano, odłóżcie sobie na talerzu, czy gdzieś na talerzu, odłóżcie sobie w lodówce, nie trzeba zamrażać, jeżeli to jeden dzień, albo zróbcie sobie rano, a pod wieczór, czy kiedy tam robicie to danie, wtedy już sobie nakładacie na ten schab. Wtedy zalewacie śmietaną, sypujecie serem, sypiecie ser. I wszystko jest już gotowe. A więc takie danie około godzina 15 minut jest już gotowe. I ono jest tak smaczne, że pomyślałam sobie rodzinne, smaczne, podzielne, szybkie do zrobienia, coś nowego, coś fajnego. Dlatego Wam po prostu pomyślałam sobie, że zrobi Wam w nowym roku. A więc zapraszam Was teraz bardzo serdecznie i pokażę Wam, jak to danie się po prostu przygotowuje, czy robi. I teraz proszę zobaczyć. Kroimy ten schab na około centymetra. Układamy go tutaj. A więc robimy przeważnie z dwóch takich zapiekanych półmiskach. Najlepiej, najwygodniej. Nie ma problemu. To możemy włożyć resztkę, zapiecze się. Ja Wam powiem, że to danie jest bardzo szybkie, naprawdę szybkie, ale jest tak smaczne. Najważniejsze, żebyście dostali, widać, żeście dostali te rosti. One już są usmażone i naprawdę one są super, superowe. A więc wkładamy na razie na te małe po jednym, na te małe po jednym, na te po jednym, a tutaj spróbujemy położyć na razie po jednym. Jeżeli nam zostaną, możemy dołożyć po pół. Jeżeli nie macie, to sobie zróbcie takie rosti. Teraz musimy zrobić do tego sosik. To znaczy ze śmietany, z syra, no taki sos i tym będziemy zalewać. Smażymy ten boczek. Albo wędzonkę. W międzyczasie pokroję sobie z 20 cm pory. I teraz kroimy paprykę do tego. Również drobniutko. I już dajemy tą porę i paprykę. Teraz dajemy zniżkę oliwy albo tego masła, którym smażycie, czy smalcu. Mamy. Ładnie pachnie. Teraz kroję troszeczkę tej marchewki, plasterki takie bardzo cieniutkie, żeby ona nam się tutaj szybciutko
powiesiła, a więc około 3 mm zioła takie jak pietruszka, marchewka. Możemy tutaj dać koperku. Jeżeli nie mamy, mamy takie do sosów takie ziółka, możemy jak najbardziej dać te zioła do środka. Możemy dać również, tutaj proszę zobaczyć, pietruszka. Zmniejszamy troszeczkę, tak już się troszeczkę tak 5 minut podsmaży, bo to nie może się spalić. To ma być tylko lekko podsmażone. Śmietany kwaśnej. Jeżeli dostaniecie jakąś z jedną z ziołami, taką ziołową śmietanę, proszę kupić jedną. Wtedy będzie tutaj super. I z tego robimy tutaj taki sosik. I tu musimy teraz koniecznie dodać kostkę rosołową rozpuszczoną, wodę około pół litra. Dajemy jedną kostkę rosołową, taką średnią. Przyprawię i gotowe. Soli pół łyżeczki na pewno, przynajmniej na początek, i pieprzu kolorowego, czarnego, co macie. Super. Super, lekko kwaśne nawet, ale nie przeszkadza. Tu wlewamy ze 100 ml śmietany słodkiej i z małą łyżeczkę masła. Próbujemy jeszcze raz. Dobre, ale jeszcze z pół łyżeczki soli. To tutaj już musi być fajnie smaczne, przyprawione, bo w tym sosie będzie sam smak. Ja bym jeszcze doprawiła papryką słodką z łyżeczkę ostrej, też jeszcze troszkę, z pół łyżeczki. Co ja bym jeszcze dała? To dała właśnie troszeczkę pieprzu ziołowego, no i oczywiście tej mojej czubrycy. Jak nie macie, to możecie dać trochę więcej tego ziołowego, tymianku. Będzie miało dobry smak. Ja już wyłączam to. Niech sobie to dochodzi. Około 300 gram sera i tarkujemy. Tą połowę wstarkowaną już kładę sobie tu. I teraz przechodzę z tym sosikiem i zalewam. Teraz po tym sypiemy jeszcze raz tym serem żółtym. I nastawiamy do piekarnika na około 45 minut. I teraz jeszcze paprykujemy troszeczkę. I oczywiście tak, troszeczkę tylko tej ostrej. Jeżeli są dzieci, proszę uważać, troszeczkę mniej albo zostawić. Jeżeli macie na przykład dwie, możecie zrobić jedną ostrą, jedną mniej ostrą. I teraz tej słodkiej. I proszę zobaczyć, już się pięknie zapiekło. Jeszcze się piecze, jeszcze widać. Myślę, że to dobrze widać. A, światełko włączymy. A więc pięknie się zapiekło. Czas minął.
to już wygląda, proszę zobaczyć. A tutaj do tego mamy ten sosik również. A więc czy na ziemniaki, czy na coś. Możemy zrobić sobie nawet więcej, troszeczkę sosu, nie przeszkadza. I proszę zobaczyć, tak to już wygląda na przekroju z tymi ziemniakami, z serem zapieczony ten kassler. Jest jeszcze gorący, zaczekamy. Super. Niebo w gębie, powiem Wam szczerze. Naprawdę, zapraszam do zrobienia. A więc tym pierwszym daniem noworocznym można powiedzieć, życzę Wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Zapraszam oczywiście na mój kanał. Dziękuję za to, że mnie oglądacie. Dziękuję za łapki, za suby. I myślę, że do zobaczenia również w nowym roku. Do widzenia.